16 kwietnia wspominamy świętą Marię Bernadette Surbiroos, dziewicę i zakonnicę. Maria Bernadetta urodziła się 7 stycznia 1844 roku w Lourdes jako najstarsza z rodzeństwa. Była córką ubogiego młynarza. W 2 dni po urodzeniu otrzymała chrzest. Kiedy miała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której pasała owce. Po 3 latach Maria powróciła do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do pierwszej komunii świętej. I wtedy, 11 lutego 1858 roku, po raz pierwszy Bernadecie objawiła się Matka Boża nad rzeką Gaw w pobliżu groty Massabielle. Wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz do czynów pokutnych w intencji nawrócenia grzeszników. W ciągu 5 roku Matka Boża objawiła się świętej aż 18 razy. Wizje te dały początek słynnemu sanktuarium w Lourdes. W roku 1862 biskup diecezji Tarbes, Lorenz, do której należało Lourdes, ogłosił dekret o prawdziwości objawień. W tym samym roku Bernadetta zapadła na obustronne zapalenie płuc. Wyzdrowiała, ale postanowiła wstąpić do zakonu. Chciała się po prostu ukryć, by ujść oczu ciekawskich. Dzięki pośrednictwu biskupa z Nevers Forcat wstąpiła tamże do sióstr od miłości i nauczania chrześcijańskiego. Pożegnała się więc z rodziną i ukochaną grotą massabielską. Schorowanej powierzono funkcję infirmerki i zakrystianki. Dopiero 22 września 1878 roku złożyła śluby wieczyste. Maria zmarła 16 kwietnia 1879 roku, mając 35 lat. Kościół nie wyniósł Bernadety na ołtarze ze względu na głośne objawienia Maryi, ale ze względu na osobistą świętość Bernadety. Wiele cierpiała z powodu astmy, doświadczały ją bardzo siostry, gdyż znacznie różniła się od nich wykształceniem i prostymi obyczajami. Sławna w świecie, w klasztorze chciała być ostatnia i cieszyła się z wszelkich upokorzeń. Zwykła powtarzać: „O Jezu, daj mi swój krzyż. Skoro nie mogę przelać swojej krwi za grzeszników, chciałabym cierpieć dla ich zbawienia”. Na najwyższą pochwałę zasługuje to, że podczas gdy Lourdes i jej imię było na ustach całego świata, kiedy tysięczne tłumy codziennie nawiedzały to święte miejsce, sama Bernadetta żyła w ukryciu, nie dawała żadnych wywiadów, uważając po prostu, że jej misja się skończyła, a rozpoczęła swoją misję Matka Boża. W czasie procesu kanonizacyjnego w 1919 roku stwierdzono, że ciało Bernadety, mimo upływu czasu, pozostało nienaruszone. W 1925 roku papież Pius XI ogłosił Marię Bernadette błogosławioną w obecności ostatniego z jej braci, a w roku 1933 zaliczył ją uroczyście w poczet świętych. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Marię Bernadette Dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.